Przede wszystkim chciałem bardzo przeprosić wszystkich, którzy oglądają, a ten live transmituje Gazeta Wyborcza, Ogólnopolski Strajk Kobiet, OKO.press i jeszcze nie wiem kto, więc ogląda nas sporo ludzi, a ja pierwszy raz prowadzę coś takiego online. Więc bardzo przepraszam za wszystkie wpadki, które mogę poczynić, ale po prostu fotografuję i rozmawiałem z moimi bohaterami w kameralnych sytuacjach, a nie w takich jak teraz, więc spróbujemy. Ja chciałem tylko zacytować z każdego z was po jednym zdaniu, jeśli pozwolicie. Pani prokurator Katarzyna Kwiatkowska, która siedzi po mojej stronie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I pani prokurator powiedziała: do trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego byłam przekonana, że będę zdawała na medycynę i zostanę pediatrą. Pan mecenas Radosław Baszuk. Dzień dobry. Powiedział: naprawdę jestem prawnikiem z przypadku. Kończąc liceum u schyłku lat 80. nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Nie mam w życiu przypadku. Igor Tuleja, dzień dobry, pani sędzio. Powiedział: na prawo poszedłem przez przypadek, bo było dużo wolnych miejsc. A chciałem iść na studia, uchronić się przed wojskową komendą zupełnie. I teraz przepraszam, chciałem zapytać, jak to się w sumie stało, że tutaj siedzimy i staliście się dla wielu naszych odbiorców, słuchaczy, staliście się osobami ważnymi, a wręcz bardzo ważnymi, a w tej chwili bardzo ważnymi również dla polskiej demokracji. To jaka była ta wasza droga, pani prokurator? Ja rzeczywiście chciałam zdawać na medycynę. Do trzeciego roku liceum było to moim wielkim marzeniem. Natomiast o tym, że nie zdawałam na medycynę, zadecydował fakt, że byłam niestety słaba z fizyki i obawiałam się, że egzaminu na medycynę nie zdam. W związku z tym miałam kolejny dylemat, co dalej ze sobą zrobić. Z uwagi na to, że interesowałam się historią i podobno dobra byłam z języka polskiego, w związku z tym uznałam, że będę zdawała na prawo. Tego wyboru z perspektywy czasu nie żałuję, jak również nie żałuję tego, że wybrałam aplikację prokuratorską. Pani mecenasie, poproszę. Włączone było. To moja mama marzyła o tym, żebym został lekarzem, ale podobnie jak w wypadku pani prokurator, rozsądnie oceniając szanse i swój zakres wiedzy z biologii, fizyki, nauk ścisłych, doszliśmy wspólnie do wniosku, że to nie jest najlepszy pomysł. Ojciec chciał, żebym skończył politechnikę z tych samych powodów, a może jeszcze dalej idących, już matematyka i fizyka wchodziły w grę. Zrezygnowałem z tej ścieżki kariery, ale jeżeli można, to ja chętnie opowiadałem ci o tym. Poproszę. Bo tutaj jakby kwestia przypadku się kończy. Znaczy w moim wypadku nie do końca decyzja o studiach prawniczych była przypadkiem. Otóż ja chodziłem do liceum w moim ukochanym mieście Wrocławiu w drugiej połowie lat 80. W schyłkowym okresie realnego socjalizmu. I w tymże Wrocławiu, w którym chyba najwcześniej w kraju przychodzi wiosna, bardzo aktywnie i można powiedzieć, że z rozmachem spędzaliśmy Dzień Wagarowicza. Otóż generalnie rzecz biorąc, tego dnia większość szkół średnich we Wrocławiu pustoszała, a hordy młodzieży włóczyły się po mieście. No, Wrocław jest taki, jaki jest, czyli jakby życie koncentruje się wokół rynku i wokół Starego Miasta, tam nas było najwięcej. Dość niezrozumiałych chyba powodów, bo specjalnego zagrożenia dla porządku publicznego to nie powodowało, ale ówczesna milicja ścigała tychże wagarowiczów.
trochę przypomina dzisiejszą sytuację ze ściganiem protestów ulicznych, chociaż nie były to żadne protesty, po prostu sobie chodziliśmy, przyjmując wiosnę w takiej czystej postaci schodnika. A ponieważ te łapanki, bo w pewnym momencie tak to zaczęło wyglądać, stawały się groźne, to szukaliśmy miejsca, gdzie można się bezpiecznie schronić, tak? I otóż ja któregoś z dni Wagarowicza, razem z dwoma kolegami, oni nie poszli tą ścieżką kariery, odkryliśmy, że absolutnie bezpiecznym miejscem, w którym nic nam nie zagraża, jest, uwaga, budynek ówczesnego sądu wojewódzkiego we Wrocławiu przy ulicy Podwale. Piękny, przedwojenny sąd, sklepione korytarze, duże, bardzo duże sale rozpraw, takie ciężkie, drewniane meble. I szukając tam schronienia, weszliśmy także na salę rozpraw. I ja wtedy po jakiejś tam pół godzinie, godzinie spędzonej na takiej sali, pomyślałem sobie, że ten teatr, on mi się podoba, że ja mógłbym w takim teatrze grać. I to był chyba pierwszy moment, kiedy zacząłem myśleć o tym, że prawo. Aczkolwiek faktycznie to było tak, że w moim wypadku to nie było tak łatwo, znaczy nie było miejsc za wielu chyba na prawie, no ale z drugiej strony to, czego się mogłem w krótkim czasie realnie nauczyć, to faktycznie była, przygotowując do egzaminu, to była historia, geografia i tym podobne. I to zapewne dlatego. Dziękuję. Panie sędzie, poproszę, jak z tym WKU to się skończyło? Ja może zacznę od tego, że też chciałem być lekarzem. To trwało mniej więcej do końca podstawówki. Pamiętam, że nawet kupowałem taką gazetę, to był dwutygodnik Nowy Medyk, ale z perspektywy oceniam, że głównie chodziło o takie bardzo śmiałe, rozbierane zdjęcia, które były tam publikowane. No, później liceum to klasa humanistyczna, więc tutaj już dużego pola manewru nie było i rzeczywiście w Warszawie na prawie było sporo miejsc. Wydawało mi się, że najłatwiej uciec na prawo. Cóż jeszcze? Przez całe studia i w ogóle jeszcze później chciałem zostać adwokatem. Także też było sporo przypadków, że trafiłem na aplikację sądową. Było się po prostu na nią wówczas najłatwiej dostać. Dlatego dostałem się. No i tak wygląda moja, w cudzysłowie, kariera. Dziękuję. Tego nie skojarzyłem, żeście wszyscy chcieli zostać lekarzem. Ja nie chciałem. Ciekawe, co mówią lekarze. Wszyscy tu podejrzewam, że lekarze mogą mówić, że chcą zostać prawnikami. Dziękuję wam za te wspomnienia z młodości. Natomiast druga rzecz, która zawsze mnie interesowała, jak się z wami spotykałem, to było to pierwsze zetknięcie się w sądzie waszej zawodowej pracy. Jak to wspominacie w ogóle? Czym to było dla was? Tak, jako prokurator. Czyli sala rozpraw. Tak. Po raz pierwszy. Po raz pierwszy uczestniczyłam najpierw jako taki obserwator sali rozpraw, bowiem jak zdecydowałam się na czwartym roku studiów na aplikację prokuratorską, to chodziłam na takiej praktyki do prokuratury i pani prokurator zabierała mnie wtedy na salę rozpraw jako taką osobę, która miała sobie popatrzeć, jak wygląda rozprawa. I wtedy nie ukrywam, że mi się to bardzo spodobało. Traktowałam to jako pewien teatr i zdecydowałam się na to, że jednak ta aplikacja prokuratorska to jest coś, w czym ja się najwyraźniej mogę odnaleźć. Natomiast już jako asesor, będąc na sali rozpraw, było to dla mnie ogromne przeżycie, bowiem uważałam, że sędzia i adwokat uczestniczący w rozprawie ma dużo większą wiedzę, doświadczenie i kompetencje. Tak jest chyba. No zawsze tak jest.
dużo większą wiedzę, doświadczenie i kompetencje niż ja, która stawiałam wtedy pierwsze kroki, ale trafiłam na panią sędzię Salomę Truszkowską, która potraktowała mnie tak po matczynemu. I błędy, które wówczas popełniałam, zostały mi bardzo szybko wybaczone, dlatego z perspektywy czasu mam bardzo duży sentyment do pani sędzi. Panie mecenasie. Dwie historie tkwią mi w pamięci. Pierwsza to takie naprawdę pierwsze kroki, to znaczy w moim wypadku było tak, że ja przed aplikacją sądową, adwokacką odbyłem etapową aplikację sądową, którą notabene zacząłem w moim ukochanym Wrocławiu. I z tych pierwszych dni pamiętam rzecz następującą. Otóż położono mi na biurku akta sprawy cywilnej. Nie pamiętam kompletnie, czego dotyczyła, ale przejrzałem te akta i z przerażeniem stwierdziłem, że to, co się w nich znajduje, czyli taka ludzka historia, ona w najmniejszym stopniu nie przypomina tego, co piszą w podręcznikach prawa. Że prawo w tym praktycznym jego znaczeniu generalnie pozostaje w dużej rozbieżności do instytucji dogmatycznych, które nam się wbija w głowie na studiach. Tak? Że to w ogóle nie pasuje, a mimo wszystko trzeba z tym coś zrobić. A drugie wspomnienie pierwszych kroków to już na sali sądowej jako aplikanta adwokackiego było następujące. Otóż mój patron udzielił mi upoważnienia do zastępowania go w dość poważnej sprawie karnej, w której klient mój wówczas już nie był tymczasowo aresztowany, od niedawna. Sprawę prowadziła pani sędzia Barbara Piwnik, zaś klient po zarządzonej półgodzinnej przerwie, gdzieś w połowie dnia, po tej przerwie już się na salę nie stawił. Zapewne pani prokurator i pan sędzia wyobrażają sobie, co się działo z młodym aplikantem wówczas. Ja chcę powiedzieć, że od tego czasu nic nie jest mi straszne. Ale się nie dziwię. Po tym, co się wydarzyło, już nigdy nie było aż tak źle. Tak? I ta bariera strachu przed sądem została w jakiś sposób przełamana. Panie sędzio. Ja generalnie jestem osobą bardzo nieśmiałą, więc sala rozpraw to zawsze było jakieś wyzwanie. Natomiast moja pierwsza wokanda wyglądała w ten sposób. Ja zaczynałem w sądzie w Nowym Dworze Mazowieckim, to jest kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. I na wokandzie miałem same sprawy o znęcanie się, które tam uchodziły za takie bardzo proste. No bo rzeczywiście wówczas znęcanie jeszcze w Nowym Dworze, no to odbywało się w takich bardzo spektakularnych okolicznościach, że rzeczywiście wszyscy wiedzieli, że ktoś się nad kimś znęca, no bo jeszcze z reguły dostawało się funkcjonariuszom policji, którzy przyjeżdżali z jakąś interwencją. No ale byłem tak przerażony, że jak szedłem korytarzem, to najpierw wpadłem na kolumnę na tym korytarzu i powiedziałem przepraszam. Później nie poznałem mojej koleżanki z pokoju, z którą byłem też na aplikacji, ona też zaczynała sądzić w Nowym Dworze. Więc byłem bardzo zestresowany. Oczywiście to nie jest tak, jak tutaj próbowałem dowcipkować i wszedłem w słowo pani prokurator, że sędziowie są najmądrzejsi. Zresztą państwo widzą, że tak nie jest. Ale to jest tak, że tak jest. To jest oczywiście w ten sposób, że wydaje mi się, że dobry sędzia na sali musi słuchać stron i jako młody asesor i młody sędzia bardzo, bardzo dużo się uczyłem od i doświadczonych prokuratorów i doświadczonych obrońców. Zresztą z panem mecenasem bardzo dobrze się znamy z sali. Pan mecenas jest skromny, ale też bardzo wiele się nauczyłem od Radka. Nie to, żebyśmy skręcali procesy, ale takiej wiedzy merytorycznej na sali to naprawdę bardzo dużo.
Dziękuję wam za tą odrobinę historii. Bo teraz chciałem zacytować każdego z was, co żeście powiedzieli mi w rozmowie. Pani prokurator Katarzyna Kwiatkowska, po tych iluś latach doświadczenia, pani stwierdziła: nie zgodzę się z tym, że służba w prokuraturze to służba partii rządzącej. Mamy strzec praworządności, stać na straży prawa, kierować się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Igor Tuleja. Na naszych oczach powstaje nowy model sędziego obywatelskiego. 18 listopada Izba Dyscyplinarna uchyliła mi immunitet sędziowski i odsunęła od orzekania. I pan mecenas Radosław Baszuk. Jestem przekonany, że opór społeczny jest w stanie, jeżeli nie zatrzymać, to przynajmniej spowolnić marsz państwa w kierunku autorytaryzmu. Wspomnieliście o waszych wyborach, o tym, że jak zostaliście, jak poszliście na prawo i o waszych pierwszych doświadczeniach. Jak one się mają do tego, gdzie teraz jesteście, jaką pełnicie rolę? Bo chyba o takiej roli, idąc na studia i mając pierwsze procesy i wykonując swój zawód, nigdy nie myśleliście, że ona taka będzie. Ja szczerze mówiąc nie czuję się jakąś osobą, która coś dobrego zrobiła. Uważam, że tak jak każdy prokurator powinnam się w swojej pracy zawodowej kierować prawem, orzecznictwem i rotą prokuratorską, którą każdy prokurator składa. Stąd zawsze uważałam, że muszę jej przestrzegać i nie traktować jej jako zbioru pustych frazesów i być jej wierna. Zawsze uważałam też, że prokurator ma jedną twarz i musi ją codziennie rano widzieć tą samą. Wszelkie późniejsze jakieś liftingi na pewno tej twarzy nie zmienią. Po reformach, tak zwanych reformach w prokuraturze w 2016 roku zostałam najpierw zdegradowana z prokuratury apelacyjnej w Warszawie do prokuratury okręgowej Warszawa Praga, gdzie pracowałam na tak zwanej pierwszej linii, prowadząc sprawy gospodarcze. W styczniu tego roku zostałam delegowana do prokuratury rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu, a teraz jest przede mną kolejne wyzwanie, czyli pozew, który został wytoczony przeciwko mojej osobie. Przyczyny dużej nerwowości i emocjonalności pana prokuratora krajowego wobec mojej osoby są związane bardziej z działalnością Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. Jest bowiem grupa prokuratorów, która nie zgodziła się na to, co się dzieje w prokuraturze. I w związku z tym formą protestu było założenie tego stowarzyszenia. Przepraszam. W związku z tym chcę powiedzieć, że wszelkiego rodzaju retorsje i szykany, które dotykają członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, nie powodują efektu mrożącego w naszym środowisku, wręcz przeciwnie, motywują nas do dalszej aktywności, pracy i determinacji w walce o niezależną prokuraturę. Pewne kierunki wyznaczył nam pan prokurator Krzysztof Parchimowicz, który był prezesem zarządu Stowarzyszenia Lex Super Omnia i pokazał nam, jak trzeba mieć dużo odwagi, determinacji w walce o niezależną prokuraturę.
niestety ponosi tego bardzo surowe konsekwencje. Ma zainicjowanych kilkanaście postępowań wyjaśniających, dyscyplinarnych i dwie sprawy karne. Jest również wielu innych prokuratorów, wobec których prowadzone są postępowania dyscyplinarne. Prokuratorzy ci to przede wszystkim działający w stowarzyszeniu Lex Super Omnia. Nie ukradli ani wiertarki, ani pendrive'a, ani jakichś zupełnie innych rzeczy. Te postępowania dyscyplinarne, przyczyną tych postępowań dyscyplinarnych są właśnie wypowiedzi medialne. Każda wypowiedź medialna w prokuraturze kończy się zainicjowaniem postępowań dyscyplinarnych. Dwoje kolegów ma również przedstawione zarzuty karne i te dwie sprawy są dla nas dowodem ewidentnym łamania ich niezależności. Wobec jednego z nich jest już skierowany akt oskarżenia, a drugi pan prokurator ma już przedstawione zarzuty. My jednak uważamy, że nasza dalsza walka ma sens i to, że pan Święczkowski uderza nas kijem po głowie, nie powoduje, że będziemy się czegokolwiek bać. Jeszcze bardziej będziemy zdeterminowani w walce o niezależną prokuraturę i chcielibyśmy, żeby społeczeństwo nas w tym wspierało. Poproszę panie sędzie. Kurczę, od czego tu zacząć, żeby tak być w kontrze do pani prokurator, żeby nie było tak, że tylko jest Stowarzyszenie Lex Super Omnia. Więc jestem członkiem Stowarzyszenia Justicja, które liczy przeszło 3000 sędziów, a w ogóle wszystkich prokuratorów w Polsce jest chyba około 3000. 6000. No ale ze stowarzyszeniem TEMIS z pewnością tych członków stowarzyszeń sędziowskich jest przynajmniej 3,5 tysiąca, jeśli nie więcej. Sędziów jest około 10 tysięcy. Jestem, tak jak wspomniałem, członkiem Stowarzyszenia Sędziowskiego Justicja, które próbuje walczyć razem z obywatelami, prokuratorami o niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowską. Piotr wspomniał o tym modelu sędziego obywatelskiego. To jest właśnie, no mam wrażenie, coś bardzo ciekawego, co jakby tworzy się, czy powstaje w ostatnich latach. Do tej pory tego nie było. I chodzi o to, że sędziowie nie zamykają się wyłącznie na salach rozpraw, tylko wychodzą do obywateli. Uczestniczą w rozmaitych spotkaniach, meetingach czy kafejkach prawnych. To są spotkania organizowane i przez prawników, ale w większości przez obywateli w różnych częściach naszego kraju. No i te spotkania polegają na tym, że oczywiście to nie jest takie gadanie sędziego ex cathedra, tylko to jest dialog z obywatelami, że my oczywiście próbujemy przedstawiać, jak wygląda nasza służba, opowiadamy o tym, jak należy rozumieć konstytucję, jak należy rozumieć prawo, ale też słuchamy obywateli, jak oni widzą sędziów, co by zmienili w wymiarze sprawiedliwości. Także jeśli jest to jakaś nauka, to taka, która działa w obie strony i myślę, że to jest coś bardzo cennego, że sędziowie po prostu wyszli do ludzi i myślę, że to zostanie i ten udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości będzie coraz większy. Natomiast, no rzeczywiście, 18 listopada zostałem, mój immunitet sędziowski został uchylony, zostałem zawieszony i odsunięty od służby sędziowskiej. Ma to związek z orzeczeniem, które wydałem. Rozstrzygałem zażalenie złożone przez posłów opozycji, a sprawa dotyczyła
głosowania w tak zwanej sali kolumnowej w 2016 roku. Wydałem rozstrzygnięcie, które chyba nie spodobało się obecnie rządzącym, bo na skutek tego rozstrzygnięcia właśnie uchylono mój immunitet sędziowski i co najbardziej bolesne, zostałem odsunięty od orzekania. Także mój przykład, takich przykładów jest niestety coraz więcej, świadczy o tym, że w naszym kraju sędziowie są ścigani za wydawane orzeczenie już nie tylko dyscyplinarnie, ale również karnie. Także spróbuję z kontrą. Ja w przeciwieństwie do pani prokurator i pana sędziego nie byłem i nie jestem członkiem żadnego stowarzyszenia. Jako totalny indywidualista biorę natomiast w gronie innych totalnych indywidualistów udział w ruchu Obywatele RP, który nie ma formy. Mnie na pewno jest łatwiej niż państwu, tak? Ani minister sprawiedliwości, ani prokurator krajowy nie są w stanie wyrzucić mnie z roboty. A przynajmniej nie jest to łatwe. Jest to zdecydowanie trudniejsze. I to jest jakby ta pierwsza sytuacja, która powoduje, że jest mi łatwiej. Druga jest następująca. No, ja robię to, co robiłem od zawsze zawodowo. Tak? Krótko mówiąc, bronię ludzi, którzy popadają w konflikt z państwem. Czy zakładałem wcześniej, że będę bronił w postępowaniach dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów, którzy mają odpowiadać za wydane przez siebie orzeczenia? Nie, nigdy tego nie zakładałem. A może trzeba było. Czy zakładałem, że będę bronił przed sądami ludzi, których jedyną winą jest to, że biorą udział w pokojowym zgromadzeniu publicznym, nie przypuszczałem. Może należało przypuszczać. Może gdybyśmy byli bardziej czujni, zanim to wszystko się wydarzyło, nie doszłoby do tego. Dziękuję. To teraz chciałem oddać głos państwu. Czy ktoś z państwa chciałby zadać jakieś pytanie naszym gościom? Będę trzymał mikrofon, dobrze? Dobrze. Andrzej Filipkowski, ja czasami widuję pana sędziego Igora. Chciałem prosić, żeby nie palił tyle papierosów, bo jest nam potrzebny zdrowy, a nie chory. Proszę to rzucić. Dobrze, mogę tylko dodać, że się nie zaciągam. Będę wdzięczny. Czy ktoś jeszcze z państwa? Mateusz Zagadłowicz. Ja mam takie pytanie. W jaki sposób możemy uratować w ogóle opozycję według państwa? Bo mamy teraz taką sytuację, że nie ma żadnej siły po tej opozycyjnej stronie i chcielibyśmy państwo ratować, ale teraz jest tak, że powstał ten nowy ład. Wiele osób nawet po lewej stronie mówi, że PiS robi dobrze. Co ma się teraz stać politycznie, żeby uratować praworządność w Polsce? Ja mogę odpowiedzieć w ten sposób, że ta wystawa to tak naprawdę nie jest o sędziach, adwokatach czy prokuratorach, tylko to jest wystawa o obywatelach. I jak się wchodzi, to zapraszam oczywiście, to tę wystawę otwiera film, który dokumentuje to, co państwo zrobili w obronie Konstytucji i niezależnego sądownictwa. Gdyby nie państwa opór, wytrwałość, to myślę, że nie byłoby takiej wystawy, na której byliby sędziowie z pewnością. Pewnie byliby adwokaci, nie wiem jak z prokuratorami, nie chcę wypowiadać się za nich, ale to jest wystawa tak naprawdę o obywatelach i tak jak mówię, że to, że ta walka ze strony prawników trwa, to z pewnością jest efekt państwa działań, bo gdyby państwa nie było, gdyby nie było wolnych ludzi, no to nie byłoby nie tylko tej wystawy, ale przede wszystkim nie byłoby wolnych sądów. Tak?
Ja odpowiem wprost na pańskie pytanie, ponieważ mam ten przywilej, że nie muszę ważyć słów z racji pełnionego urzędu, tak jak pani prokurator i pan sędzia. Ale ja powiem bardzo krótko. Co zrobić z opozycją? Trzeba rozwiązać i wybrać sobie nową. Ja tylko mogę się przyłączyć do tego, co powiedział pan mecenas. Rozwiązać, zbudować nową, która wreszcie zacznie myśleć, pracować dla dobra naszego kraju. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zadać pytanie? Kinga Kamińska. Do pani prokurator, jak ci prokuratorzy, którzy nie są lex superobie, czy ci, którzy się powiedzmy boją, ale mają takie przekonania jak pani, czy okazują to chociaż prywatnie? Ja może tytułem wstępu powiem, jak wygląda w tej chwili środowisko prokuratorskie. Podzieliło się tak naprawdę na trzy części. Pierwsza część prokuratorów to ta, która korzysta z benefitów, które daje im tak zwana dobra zmiana w prokuraturze. Są to szybkie awanse, czasami o dwa szczeble w ciągu jednego roku. To są bardzo wysokie nagrody finansowe, które ci prokuratorzy otrzymują. Druga część prokuratorów to, tak jak pani powiedziała, obojętni, obserwujący i starający się i zastanawiający się, po której stronie się opowiedzieć. Trzecia grupa to jesteśmy my. Nas jest w stowarzyszeniu 270 prokuratorów. Czy to jest dużo, czy to jest mało, to zależy. Jeśli chodzi o czasy, w jakich teraz funkcjonujemy, to uważamy, że jest to dużo. Gdybyśmy patrzyli na normalne państwo i normalnie funkcjonującą prokuraturę, to bym powiedziała, że mało. W momencie, gdy zostałam delegowana do prokuratury rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu, dostałam bardzo, bardzo dużo kartek od środowisk prawniczych, ale od wielu, wielu zwykłych obywateli, w tym również okazało się od prokuratorów, którzy nie należą do stowarzyszenia, których ja osobiście nie znam, a którzy wspierali mnie i uważali, że kierunek, który wybraliśmy w walce o niezależną prokuraturę, jest kierunkiem właściwym. Owszem, część tych kartek znajdowało się w kopertach, ale to nie ma dla mnie znaczenia. Ważne jest to, że część środowiska, tego neutralnego lub obojętnego, jednak wspiera nas w tej walce i dla mnie jest to bardzo optymistyczne. Dziękuję bardzo. To jest pytanie od naszej publiczności, która jest w internecie. Czy ciągłe kopanie się z koniem nie zniechęca was? Jakie istnieją metody walki z tym? Kto chętnie? Ja mogę odpowiedzieć za Radka. Ja jestem ciekaw. Niech mówi. Radek, niech mówi. Jak znam Radka i znam adwokatów, no to jestem przekonany, że ich to nie zniechęca. Tak naprawdę to z tego żyją, nie oszukujmy się, za to biorą pieniądze. Nie, oczywiście żartuję, ponieważ adwokaci, którzy są zaangażowani w walkę o praworządność, robią wszystko pro bono. Jestem przekonany, że jest olbrzymia energia w adwokatach, bez których sędziowie, którzy są uwikłani w te liczne procesy dyscyplinarne i karne, po prostu by polegli. Natomiast czy taka walka ma sens? Jestem przekonany, że tak, bo
z mojego punktu widzenia i myślę, że mój głos podziela znaczna część sędziów. Oczywiście, że tak, że walka ma sens. Nie nazwałbym tego kopaniem się z koniem, tylko po prostu no, wojną o pryncypia i tutaj nie możemy tego odpuścić i to zawsze będzie miało sens. To znaczy, ja bym może odwróciła to pytanie, co by było, gdybyśmy się z tym koniem nie kopali. W związku z tym uważam, że warto kopać się z koniem, może jest to niewłaściwe określenie, ale dla nas prokuratorów, którzy się czują prokuratorami europejskimi, chcielibyśmy właśnie prokuratury, która spełniałaby te standardy unijne z jednej strony, a z drugiej strony, żeby zdobyła szacunek zwykłych obywateli, żeby wiedzieli, że jak złożą zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to rozpozna go w sposób bezstronny, obiektywny prokurator, który nie będzie oglądał się wokół siebie i czekał, co podpowie mu szef albo jakiś inny przełożony. Wiemy, że jest to praca na lata, że będzie wymagała zmiany mentalności dużej części prokuratorów, ale uważamy, że ta walka ma sens dla pryncypiów i dla demokratycznego państwa prawnego. Cóż mogę powiedzieć? Dodać, uzupełnić. A w wypadku adwokata, obrońcy bądź pełnomocnika przed sądem kopanie się z koniem jest wpisane w istotę tego zawodu. I tak było zawsze. To tylko ten koń się troszeczkę zwizualizował tam, gdzie nie przypuszczaliśmy, że się pojawi. No ja powtórzę to, co mówiłem wcześniej Piotrowi. Opór ma sens, jestem co do tego przekonany. Tak? To, co robimy my, adwokaci, radcowie prawni, w ramach swoich czynności zawodowych, to tak naprawdę, że nie wszystkim to się spodoba, ale to jest co najmniej, jako program minimum, tak? To jest sypanie piachu w tryby tego walca, który ma przejechać po prawach i wolnościach obywatelskich, walca, który ma przejechać po niezależnych, niezawisłych sędziach, niezależnych prokuratorach. Staramy się ten walec zatrzymać. To nie zawsze się udaje, jak to z walcem. Natomiast cieszą też takie rzeczy, jak to, że sprawiamy maksymalny problem przeciwnikowi i czasami to jest, ja mam na przykład takie wrażenie, jeżeli mogę się podzielić taką refleksją, to z moich doświadczeń przed Izbą Dyscyplinarną, tak? No jeżeli tam się idzie, no to nie idzie się z przekonaniem, że się wygra sprawę. No to może warto czasami takim językiem piłkarskim zagrać na zero z tyłu, czyli po prostu je nie przegrać, tak? Czyli krótko mówiąc spowodować, żeby orzeczenie, którego się spodziewamy, nie zapadło na tym terminie, na następnym, tak? W ten sposób, co mam powiedzieć, zyskujemy na czasie? No niektórzy mówią, że zyskujemy na czasie licząc na jakieś reakcje europejskie, w szczególności na bardziej zdecydowane działania Trybunału Sprawiedliwości. Ja jestem dość sceptyczny, jeżeli chodzi o to, tak? Ale suma indywidualnych oporów w pewnym momencie, nie twierdzę, że taki efekt wywoła, ale może spowodować, no nawet nie otrzeźwienie, bo na to nie liczę, ale może spowodować, że ten rachunek zysków i strat dla tych, którzy chcą po tych naszych prawach i wolnościach przejechać, okaże się nawet politycznie nieakceptowalny. Ja nie mam specjalnych złudzeń, nie jestem optymistą, ale żyjemy w Polsce, no nie takie rzeczy się wydarzały, tak? Rządy upadały naprawdę z błahych powodów.
zdecydowanie bardziej błahych powodów niż konsekwentny opór obywateli. Dziękuję. Jeszcze jest jedno pytanie. Ja mam pytanie do Państwa. Czy to, czym obecnie uczestniczycie, czy to, że próbujecie zmieniać rzeczywistość, jakoś zmieniło Państwa? Jeśli chodzi o moją osobę, to ten okres od 2016 roku bardzo mnie zmienił. Ja do tej pory byłam osobą bardzo spokojną, wytonowaną, która rzeczywiście poświęcała się pracy. Ten okres po 2016 roku i te kije, które dostaje jak i nasi koledzy i koleżanki, bardzo mnie wzmocniły i uwierzyłam w to, że mogę nabrać dużo pewności siebie, dużo determinacji po to, żebym mogła walczyć o tą niezależną prokuraturę. Więc krótko mówiąc, charakterologicznie zmieniłam się o 180 stopni. Jestem bardziej stanowcza, konkretna i bardziej zdeterminowana w dalszej walce. Ja myślę, że się stałem bardziej otwarty na ludzi i jakoś mam wrażenie, lepiej mi wychodzi ta walka z nieśmiałością, ponieważ tak jak wspomniałem, jako ten sędzia obywatelski, którym próbuję być, musiałem uczestniczyć i uczestniczę w wielu takich spotkaniach, więc walczę z tymi swoimi ułomnościami. No i może w ostatnich latach jakby moje poczucie humoru, mój śmiech stał się taki bardziej katastroficzny, ale najważniejsze, że ten śmiech ciągle jest. Pytanie było złośliwe i tendencyjne, zadała je moja żona. Ja powiem w ten sposób. No oczywiście wiele się zmieniło. Masz mnie w domu jeszcze mniej. Musisz znosić różne historie. Czasami to, że wychodzę z domu i mówię, nie wiem, kiedy wrócę. Ale to ja myślę sobie, co? No, w dalszym ciągu musisz mnie kochać. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to, żeście przyszli, żeście porozmawiali z naszymi internautami i z tymi osobami, które nas oglądają i z tutaj naszą publicznością. I teraz bardzo chciałbym Was oddać publiczności, żebyście sobie indywidualnie mogli z nimi porozmawiać. A ja chciałem wszystkim Wam bardzo podziękować, że przyszliście i zaprosić na wystawę, żebyście zobaczyli i skonfrontowali tych ludzi, którzy wiszą na ścianach, na fotografiach, z tymi, których spotkacie tutaj i możecie z nimi porozmawiać. Dziękuję bardzo. Ja mogę zadać jeszcze jedno pytanie. Ja mam pytanie, jak Państwo sobie wyobrażają, załóżmy, że upadnie ten rząd. Ale panią prokurator też nie mogę poprosić o autograf konstytucji. Oczywiście. Ja się tak cieszę, że będziemy rozpoznali do Warszawy. I szczerze, że tam jest ten fejsie, zobaczymy. Teraz tego nie wszyscy tu nie przyjdą na raz. Będę to stała, tak. Czy tam nagrywasz cały czas? Thank you.
Bywało to przez ostatnie lata, instytucja tam była, tenis, no hiperomia. To znowu jest specyficzna oczywiście i określona grupa, ale jedna. No bo nie wiem, no na przykład, tak sobie myślę, jak teraz akurat nie chodzi o sędziów, ale jak były te duże protesty na jesieni, prawda, gdzie tyle młodych ludzi wyszło, to ja się cieszę, że oni po prostu przy następnych wyborach oni już będą mieli głos, bo część z nich nie miała wcześniej, prawda? Może nawet teraz jeszcze nie ma, ale za 2 lata już będą mieli. I to ich doświadczenie może, no bo jakby nam wszystkim pomoże, tak? Że oni stawią się po tej stronie... Dla tego pokolenia doświadczenie formujące, tak? Tak jak było dla 68 roku, czy... Tak, proszę zauważyć, że oni wyszli na ulicę, której powód, który ich wyciągnął, był ich powodem. Tak. A my mamy... Dla nich istotne. Tak, my mamy, tak mi się wydaje, w dalszym ciągu dramatyczny problem z przekonaniem społeczeństwa o tym, że na pewnym poziomie to, o czym mówimy codziennie, tak, czyli kwestia praworządności, kwestia tego podziału władzy. I czwartej władzy jeszcze wtrącą za no, no tak, ale to każdego z nas może dotyczyć albo dotknąć. Tak. Natomiast no, wie pani, to jest tak, że to nie jest tak, że więcej niż połowa społeczeństwa ma bieżący kontakt z policją, prokuraturą, sądem. Nie ma. Oczywiście. Jesteśmy w tym sensie wyizolowani. Ja też nie mam kontaktu z takim organizacją. Ja nigdy nie miałem. Ale chodzi o to, że pan, ja po prostu ja pamiętam komunę. Ja cały czas mówię, może zrobić te słowa. Takiego skurwysyńca, jak jest teraz, nie było nawet za komunę. To jest po prostu, to jest porażające. Może było, nie wiem, ale nie tam takie. Przed 56 rokiem. No, gdyby Kaczyński miał 56 roku władzę, to by... Dużo, no właśnie. I, ale teraz, ale słuchajcie. A, no ale słuchajcie, i tak to wygląda, że ja bym, nie, znaczy już mam określone lata, mogę powiedzieć, że mówię 4 litery, tak? Ale ja mam taki charakter, że ja sobie mówię, jak jest jakaś niesprawiedliwość, to trzeba reagować. No i ja reagowałam, ten głos wypytał o tą degradację, co nie wiem, na Nowym Warszawie leży już 2 lata, jest czynności, takie pani mi wysyła jakieś pisma, generalnie do rozprawy nie doszło. Złożyłam o tą po tych delegacjach drugi pozew, no i dlaczego? I przyjeżdżam do Warszawy raz na miesiąc, tak, bo mi się nie chce, że mówię tak, nie mam samochodu, czas do Brzynia, do Torunia, z Torunia do pociągu. No to całe ja mówię, tak,
Tak, i co ja będę miała? No to czasami przyjeżdżają do mnie koleżanki, które mówią, przyjedziemy, wejdziemy, pogadamy. No, robi sobie te sondaże i wucha z tego zosane bzdury. Akurat tak się składa, że ja kiedyś na tym ankieterem byłam. Uczciwy bardzo, ale wiem jak to działa, więc... Przyjechałem z synem na myśl Poznania w Kibicach. Dobra, dobra, zalecam mail. Nieraz mi się zdarza, że moja komórka pada, ale to nie zbiorę, to mam maila za się przeczytać. Dzięki. Bardzo ciekawe, nie musimy zdać. Nie patrzę na to, że ja zawsze A ja coraz częściej myślę, że to nie ludzie z Polski powinni przyjeżdżać do demonstracji do Warszawy, tylko ludzie z Warszawy powinni jeździć do demonstracji w Polsce. Naprawdę to, co się działo w październikowym roku, że we wszystkich pozostałych miasteczkach były bardzo duże protesty. Pan ma rację oczywiście, że no, ci ludzie poczuli się osobiście, żeby w sprawie sądów na przykład odbywały się tak, a to tam stoi jedna osoba, trzy osoby i wszyscy, a najbardziej... Warszawa, zrób coś i czy potencjał. Cholera, chodzimy po przeszy. Ile? Europa. Tak, Europa. Ale to was ile dużo osób. Mamy jeszcze pytania tutaj od naszych lajfujących i tylko bardzo, bardzo polityczne. Nie wiem, czy będę mógł odpowiedzieć, ale spróbuję. Znaczy nie wiem, jak będą bardzo polityczne, to ewentualnie... Okej. Okay. Czy państwo mają jakieś wyobrażenie, czyli pan sędzia, jak naprawić cały system po przegranej PiS? W nawiasie, oby prędko. I jakie miało być bezpiecznie wymontowanie, aby ustrzec nasz kraj przed kolejnymi dyktatorami? Jasne. Teraz oczywiście bez podawania szczegółów mogę powiedzieć, że jak najbardziej, ponieważ zawsze jest tak, że stowarzyszenia prawnicze i adwokaci, i prokuratorzy, i sędziowie, jak mamy okazję, to opiniujemy akty prawne, które dotyczą jakby wymiaru sprawiedliwości szeroko rozumianego, czy prawa. Też mamy własne propozycje, które zawsze przedstawiamy politykom, ale oczywiście oni nas nie słuchają i raczej praktyków politycy no po prostu rzadko sobie biorą nasze uwagi do serca. Podejrzewam, że tak się dzieje nie tylko w płaszczyźnie prawnej, ale też jak powstają jakieś regulacje dotyczące nauczycieli, lekarzy i oni też mają okazję zabrać głos, no to też raczej politycy ich nie słuchają. Ale oczywiście powstają rozmaite pomysły i rozwiązania prawne w każdym ze środowisk prawniczych. Też już się odbyły co najmniej dwa kongresy prawników, na których na pierwszym zostały powołane zespoły problemowe od prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego i te zespoły ciągle pracują, przygotowują projekty zmian w prawie. Także to nie jest tak, że my tylko kontestujemy, ale też staramy się coś pozytywnego robić. Przepraszam, to już jest pytanie ode mnie, ale myślę, że ktoś by zadał takie pytanie. A czyli wy wykonujecie trochę roboty za naszych polityków, za ustawodawcę? No oczywiście można powiedzieć, że się próbujemy bawić, przygotowując projekty w ustawodawcę, ale
no wierzę, że to robimy nie tylko we własnym interesie, ale przede wszystkim w interesie nas wszystkich, wszystkich obywateli. Żeby wiadomo, że sądy wymagają reformy, ale prawdziwej reformy. Chodzi o to, żeby sądy służyły rzeczywiście obywatelom, były dla obywateli, żeby procesy nie trwały nie wiadomo jak długo, tylko żeby były krótkie. Natomiast to, co się dzieje, oczywiście nie ma nic wspólnego z prawdziwą reformą wymiaru sprawiedliwości. Właśnie, bo to jednak politycy, jakby wy coś przygotujecie, to summa summarum to politycy muszą wziąć to na warsztat. No tak, na politycy rzadko słuchają praktyków. Mają swoje pomysły i tyle. Mhm. Więc bardzo dziękuję. A ja tak sobie, jakby pan jedną rzecz tak na szybko miał zmienić, jakby miał magiczną różdżkę, czyli nie wiem, zlikwidować schody w sądzie, zdjąć togę, łańcuch, inaczej usiąść, albo może coś innego, to co to by było? Bo wiesz, pan sędzia tak, ma poczucie humoru. Tak na szybko. No dobrze, to już nie będę mówił na temat zmiany koloru żabotu sędziowskiego, ale no oczywiście jakieś takie proste zmiany. No. Zacznijmy od tego, żeby nawet tak fizycznie sądy były bardziej dostępne dla ludzi, czyli likwidujmy takie bariery jak, nie wiem, choćby schody, czy w niektórych sądach pewnie nie ma wind. Też oczywiście to nie jest nowy pomysł, bo kiedyś pan sędzia Gwizdak, który już niestety nie jest sędzią, był jednym z prezesów sądów na Śląsku, starał się właśnie udowodnić, że da się stworzyć taki sąd, który jest dostępny dla każdego i nie ma, dzień dobry, nie ma jakichkolwiek barier. Taki sąd bez barier, po prostu takich najprostszych na początek, a później... Tak, oczywiście, to było takie symboliczne. Nie ma tych barier fizycznych i później mam już sądy rzeczywiście prawdziwie otwarte. A lubi pan w todze? Oczywiście, że tak, że lubię. No tak, no w todze jest fajnie. To jest ciężki kawałek chleba, pan musi tyle rzeczy wiedzieć. Ja też na pracy w swojej dziedzinie, ale jak ja tak zastanawiam, ile pan musi prowadzić, bo miałem kiedyś sprawę z synem w sądzie, musiałem się tam, jak ta pani sędzina, bo jak zaczęła ta paragrafy, to mi się po prostu oczyła. Proszę państwa, też bym nie demonizował, sędziowie są po prostu zwykłymi rzemieślnikami, i nie mają większych głów niż inni obywatele i nasza praca tak naprawdę nie różni się wiele od, nie wiem, służby innych ludzi. Skromność przez pana. Skromność, bardzo dużo skromność, bo przede wszystkim taka jest prawda. Pan waży utrzymać ten Biceca to podnieść. Tak? No ale to tak samo działa? Tak. Pod środowiskiem. Jak ja do pana mecenasa, nie do pani kurator, bo jest jeszcze pytanie z czego możemy się spodziewać, z czego czegoś. Może się zdarzyć, jakby patrząc w przyszłość, na co powinniśmy być przygotowani, czy te zmiany jeszcze mogą być, coś takie czarnowidztwo trochę, tak. Czy jeszcze może być gorzej, jednym słowem, to jest takie pytanie, czy tylko lepiej, może lepiej to nie. Ja uważam, że jeszcze może być gorzej, dlatego że partia rządząca będzie bardziej zdeterminowana w podporządkowaniu sobie sądów, prokuratury i zwykłych obywateli. Ja w pełni zgadzam się ze słowami pana profesora Włodzimierza Wróbla, który powiedział, że w Polsce mamy już rządy
autorytaryjne, dlatego że tylko że o innej twarzy, tak? To nie są czołgi, to nie są koksowniki, to jest jakby łamanie prawa, nieszanowanie przez partię rządzącą prawa orzeczeń sądów i nierówne traktowanie obywateli, bo weźmy pod uwagę, że obywatele za udział w manifestacjach są ciągani, karani, natomiast osoby związane z partią rządzącą pozostają bezkarne.